Siemanko, z tej strony Wandry, witam was w nowym odcinku Szeryfu w waszej ulubionej serii. A dzisiaj będziemy szukać dalej balasu. W ogóle wiem już, gdzie mieszkają, także dzisiaj tam wjeżdżamy. Muszę powiedzieć Johnemu, żebyśmy tam wjechali, bo będzie rozpierdzieli i dostaniemy awans i nową furkę. Ale zanim przejdziemy do odcinka, to zostawcie łapkę w górę tam na dole oraz subskrybencję z dzwoneczkiem koniecznie, bo dobijemy 25 tysięcy do końca września. Nie wiem, czy to się uda, ale proszę was, zróbmy to. Słuchajcie, nagrywam to kolejny raz. Musicie zostawić serię lajka dla naszych chłopaków, którzy pomagają mi to nagrywać, bo nagrywam to pod rząd. Siedzą od godziny 16, a już jest prawie 20, bo nie nagrało mi się nagranie na OBS-ie, także no trzeba lecieć od nowa, ale trudno. Powiem tak, że macie 10 ostatnich subskrybentów, którzy zasubowali mój kanał. Jeżeli chcesz się tam znaleźć, to wiadomo co zrobić, przed chwilą to powiedziałem, no zrób to. Z kodem Wanderek także macie 10% zniżki na gaminet.pl. Bardzo pyszne napoje, bardzo pobudzają, pyszne o takiego. A my co, lecimy do odcinka. Ej ty, słyszałeś może o Gaminate? To produkt składający się z 12 wspaniałych składników, dzięki którym poprawisz swoje wyniki w grach oraz w szkole, na sprawdzianach, kartkówkach czy innych bzdetach. A teraz w rewelacyjnych smakach ja bardzo serdecznie polecam Iced Tea broskwiniowy. Z kodem Wanderek 10% zniżki. Słuchajcie, dzisiaj wychodzimy z tej rudery. Właśnie nam wyremontowali chatę. Właśnie w ogóle mamy jaką koszulkę. FBI! FBI! A przeszkadza gówniarzu, wypieraj to! No i trzeba pojechać zobaczyć to domek. Tam już Johnny jest. My jedziemy naszym golfikiem, właśnie ustawionym pięknie tutaj. Dobrze, że komornika nie ma jeszcze. Ale trudno, dobra, jedziemy. Musimy się pożegnać z tą chatą, nie zapłacimy żadnego prądu za to, ale w kolejnej chacie musimy to zapłacić, no bo zabiorą nam chatę, nie? Jeszcze opodatkują wszystko i będzie Lipton w ciul. Ale przynajmniej teraz szybciej do pracy będziemy mieli, nie? Nie będziemy musieli tak zasuwać daleko. W ogóle ten golf jest strasznie... się szybko rozpędza. Trzeba go tam... Właśnie garaż mamy! To nie wiem, czy właśnie do garażu wsadzamy naszego golfa, czy będziemy wkładać naszą Crown Victoria, którą mamy. Napiszcie też komentarz, dlaczego lubicie tą serię, bo jeżeli napiszecie fajną wiązankę, to dam wam serduszko i może jeszcze odpowiem na wasze pozdrowie. Także zachęcam do pisania komentarzy. Zobaczcie, jak dzisiaj pogoda jest piękna. Powiem wam, no ta wioska bardzo mi się podoba, ta gry. Jest strasznie klimatyczna, jest bardzo fajna, bo można się fajnie wczuć ten klimat westernu, takiego country, wiecie o co chodzi. A tam jakbyśmy byli w Los Santos, to wiecie, to jest całkiem inaczej i bardzo mi się to podoba. Właśnie dzisiaj myślałem, bo widziałem, że wbudowali nową komendę tam gdzieś na Harmony i tam byśmy chcieli się przenieść. Muszę to powiedzieć Johnemu, bo jest bardzo fajna i bardzo taka przytulna, nie? Dobra, jesteśmy tutaj. Okej, wjadę sobie. O, akurat radiobus jedzie. Wysiadamy i idziemy jako federalni. Pukamy. FBI, open up! Co ci? O Jezus Maria. Co ci? O nie, znowu on. Ty, słuchaj mnie. Dzień dobry, witam serdecznie. Panowie, chciałbym poinformować państwa, że w tej posiadłości jest nieopłacony gaz. Jaki gaz? O tutaj, gaz. Ale to jest pan, gaz. Skrzynka z prądem. Nie zna się pan. To jest gaz. Widzi pan tę rurę? Ona jest niezatkana. I musi pan zapłacić za gaz, ponieważ... Tak. Nie ma tu gazu żadnego. Ja płacę, ja palę drzewem. Pan. Drewnem. Ale z drzewem to też jest podatek. Jaki drzewo jest podatek? Zapłaciłem za nie. Pan sobie za mnie żartuje. Za drzewo też jest podatek. Proszę pana, widzi pan te śmieci? Widzi pan te śmieci powinny zostać wynoszone. Inaczej musi pan zapłacić podatek. Trzeba, urzędnik, pana. Pan walnował, to pan nam wybił szyby, to ja się odwdzięczę. Nie, Johnny, spokojnie. Spokojnie, proszę pana. Za to auto musi zostać uiszczony podatek ze względu na to, że stoi na tej posesji. Widzi już pan nie stoi, tutaj ten motocross. A to nie nasz, to nie nasz. Motocross. Trudno, nie obchodzi mnie, to musi zostać uiszczona opłata. A jestem federalny. Jestem FIB. Za to, widzi mnie pan? To nie obchodzi, ja jestem wyżej niż FIB. Proszę pana. Tutaj widzi pan ten karton. Za wczoraj. Właśnie wczoraj została wdrożona ustawa, która twierdzi, ustawa? Że musi pan uiścić opłatę od tego kartona oraz tej drabiny. Przyjdę się pan jeszcze stąd wyjdzie, wokół domu. Inaczej wzywam. Inaczej wzywam szeryfów. Proszę pana, mam gdzieś pana szeryfów. Jestem no lepszy. No nie ma problemu. No, muszę przejść tu wokół domu, żeby to... widzi pan, gdybym się nie przeszedł wokół domu, widzi pan tę torbę, jest ona nielegalna. Ale to jest śmieć, co ją płacić za śmieci na posesji? Tak, musi pan płacić za śmieci, zostanie pan aresztowany, jeżeli pan nie zapłaci opłaty. Rozumie pan. Kto jest... jeszcze może cegły, tak? Cegły, proszę pana, to jest dobry przykład, ponieważ... Ja pierdzielę.
tydzień temu została wprowadzona ustawa, z którą zgodnie z paragrafem 7, artykuł 27, musi pan używać cegły. Podatek od cegieł, tak? Od cegły. Tak, podatek cegieł, które leżą bezużyteczne. I może pan, nie wiem, zbudować z nich totem. Ale zbuduję totem dzisiaj. Ale totem trzeba opodatkować, ponieważ totem... Wiedzicie tego urzędnika? Który został wprowadzony 2012-2017. Mam bez posesji, bez oczywiście żadnego nakazu wyprowadzić. Dzień dobry, panowie. Dzień dobry, proszę pana. Dzień dobry, proszę pana. Ręce do góry, proszę pana. Proszę pana, nie, panowie. Skarbowej. Panowie, dajcie podatek od siedzenia w pierdlu, dajcie mu. Wózek, proszę pana, taki. Proszę pana, zatrzymuje się pan. Muszę coś sprawdzić. Zatrzymuje się pan. Państwa wóz jest nieopodatkowany. Co jest grane? Proszę pana, widzi pan te opony od dokładnie 3 dni temu został wprowadzony podatek od okrągłych opon. A jakie mają być opony? Owalne. Proszę pana, muszę zarekwirować ten wóz. Bardzo mi przykro. Ona pan nie wchodzi. Nie, co pan robi? Do widzenia. Panie, co jest? Strzelają! Johnny, żyjesz? Jezus Maria. Wstanę. O co tu chodzi? Nie wiem. Komornik, idziemy do roboty. Gdzie jedziemy? A dom miałeś mi pokazać. A, to w sumie to tak, idziemy. Czemu to przejechałeś tym? No bo podatek by był. A, teraz nie ma. Ale za jego auto jest podatek. No to on musi zapłacić, nie my. Dobra, no co, mam garaż, chodź. Panie policjant, bierz pan tą furę. Jedź pan za nimi. Dobra. W garażu stoi nic. A będzie stała nasza fura? Będzie stała nasza fura. O, fajnie. No tu śmietniki, tu... A wyremontowałeś w końcu? Wyremontowałeś w końcu? Nie ma krzeseł, bo podatki. A, podatek od krzeseł. Tak, jest toster na 4 te chleby. Ale chłopie, na pewno jest lepszy niż ostatnie. No, na pewno. Tylko jest problem. A, czemu telewizor jest mniejszy? No bo tak wyszło. Ja pierdzielę. No, tu jest twoja sypialnia. O, moja? A ty gdzie? Ja na kanapie. Czyli jestem bossem. Tak, ty, a co to? Żona? Ty, przecież to jakaś sinka jest. Nie wiem, nie pytam. Dobra, chodź. Może żona szeryf. A, ty będziesz na ten spał, to jest malutkie. Nie, bo ja to się da rozłożyć tak fajnie. Jest jeden... Przepraszam. Jest jeden problem. Jaki? Patrz, łazienkę nam zamknęli na klucz, nie chcą oddać. A wyremontowałeś ją? No. Cholera, no chłopie, działam się myśli siku robić. Na komencie. A, no tak będę zadupcał z buta daleko, tak? Ja będę chciał jest. Kupę to co wtedy? A, jeszcze podatek powiedz, że od tego jest. Na szeryfa. Co, jeszcze podatek? Mm-hmm. Kupy? Tak jest, podatek. A skąd masz ten motocykl? Nie wiem, stał tutaj. Klucze w nim były? No. Cholera, siadaj. A w ogóle ile to ci kosztowało ten remont? Czy nic nie zapłaciłeś? Dużo. Sam 13 dodam 22. No, jest około 2000. A to 22 jeszcze nie na służbie. A co, zgłaszają dla mnie? Tak. To jak podejdziecie na komisariat, to zapraszam do mnie. Przyjął! Kto to mówi? Kapitan. Co to ma być? Co oni tak stanęli jak debile? Czekaj. Dawaj, ho. Dobra, chodź, powinniśmy, bo gdzie mamy do biura się udać? A właśnie nie pamiętam, co mówił. Dobra, czekaj, kapitanie. Witaj. Dobry, kapitanie. FBI. Witam, generalnie jest akcja, no. Ponieważ z moich informacji wynika, że balasi zamówili się w domu. A to mówiłem. Państwo Onilów. To mówiłem, ja to znalazłem, ja to powiedziałem. I generalnie trzeba coś tu zrobić. Na parkingu z tyłu jest przygotowana nieoznakowana tachołka. Możecie sobie ją wziąć i pokręcić się tam. Zablokowana jest, nie mamy jak wyjechać, zablokowany wyjazd. No to odblokujcie, co wy jesteście. Dzieci, mam was za rączkę prowadzić. Ja biorę serta i tam wchodzimy. To mamy już iść? Tak. Aj, trzeba się zająć komornikiem. Jakim komornikiem? A, takim debilem, takim co mówi po amerykańsku. A, to chyba wiem, o kogo chodzi. Zamknęliście go? Siema, chłopaki. Gdzie jest komornik? Uciekł. Ja pierdzielę. Chłopaki. To się dobra, przebieram. To jak jest was przebieram stary, się. To niech się wszyscy przebiorą i tam wpadną. Johnny, mówił... O, chodź. Chodź, Johnny, chodź. Co on tu robi? On nie był na urlopie? Był. Wrócił już? Wrócił. Ja pierdzielę, chłopie. Wiesz co? Balasi zostali wykryci na Onilu. On też jedzie? I robimy nie wiem, wyrwano w niego. A jak wy... Dobra, wiem jak wyjedziemy. Wsiadaj, Johnny, wsiadaj. Zona? Dobra. Co je robią? Oni mają winno. A dopiero się wywiedziecie jako wsparcie za nami. 10-4? Jakby co się działo. Dobra, Johnny, jestem trochę zdenerwowany. Boję się, a ty? Nie, nigdy w życiu. Cały sprzęt mam rozumieć, że wzięliście, tak? Potwierdzam.
Ty, gdzie to było, Johnny? Tam, po prawo, tak? Taki dom wielki. A, tam gdzie ostatnio byliśmy. No, dziadki, Jany. A to tam dziadki nie mieszkały? Nie wiem. To jak, to czemu my do dziadków idziemy na wjazd? A, dobra. Może tam, rozkaz... wiesz, napadli, ale to rozkaz to rozkaz. Rozkaz to rozkaz. A gdzie reszta? 22, wchodzimy zaraz. Nie wiem. Odejdź od drugiej strony, żeby było wszystko. Cholera, cykam się. Uff, dawaj. A, tam 22 na pozycji. Soku wchodzi do akcji. Krach! Czułem się. Czekaj, lewo czysto? Sprawdź lewo. Czysto? Czysto. Skąd wiesz, że czysto? Bo widzę. Cholera, cykam się trochę. Idź tam do tej drzwi. Gdzie? Tu? Tu? No. Ej, glebę! O! Stójcie! Stójcie! Żyję chyba. Zaspegedlał. Szeryfie, nic się nie stało. Szeryfie, nic się nie stało. Nie, nic, okej. Tak, pan tu poczeka. Wchodzę. To się liczymy strzały, to... Na glebę, policja! Szeryf ofis! Na glebę! Marek Tarkowski, Mariusz! Leży. Chłopaki, skujcie go! Co się dzieje? Ty balasie, ty! To jest balas! To jest balas! Jaki balas? Co by mówić? Ej, to chyba nie balas. To nie balas. Zapomniałem kajdanek. I to nie balas. To nie balas. Dobra, puszczamy go, to nie balas. Ale... wszystkich. Nie no, zabierzmy go na komendę. Nie, to nie balas. Nie, zrobimy tak. Panowie, wyjdźcie na chwilę, my się tym zajmiemy. My się tym zajmiemy, wyjdź. Tak. Coś odmówimy? To trudno. Odwróci się pan. Odwróci się. Odwróci się. Sobie po akcji. Ej, odwróć to! Rzuć to! Ręce do góry. Uciekamy! O Jezu! Johnny, dawaj! Czy zgubiłeś? A gdzie masz broń? Mam! Na plecach, chyba. Nie, zgubiłem broń. Gdzie ją zostawiłeś? Na tyłach mam. Ej! Johnny! Leś, kurde! Zawiesiłem się! Uciekaj! Strzelają! Shotfired! Jedź, kurde, jedź! I to nasza wina? Nie. I ale auto całe skasowane. Ja pierdzielę. Chłopie, co tu się stało? Ja chyba nie, ja już nic nie chcę. Nie, ja dzisiaj też nic nie chcę. To już nic nie chcę, dzisiaj ja już chcę. Po prostu zwykły patrol. Przecież kapitan Szeryf nas zabijam za te opony wszystkie. A to nasza wina? To nie nasza wina. Ja przychodzę chyba. Przychodzimy do sądu Sheriff Department, bo ja nie chcę być z nimi. Ja też nie chcę, bo to... Ej, a on... Dostaniemy po dupie za to, co się stało? Nie wiem. Jak dostaniemy, to gorsza. Ja pierdzielę. Przebieraj się. Nie tu! Co ty robisz? Ej, połap mnie! Łapię, Mariusz. Chodź szybko, bo zaraz zostaniemy opieprz. Szybko, to nie my byli. Ja pierdzielę, widzę, co tu się stało? Mieli tu być balasi. Zgłoś. Zgłaszam. Zapraszamy do biura szeryfa. Co zrobiłeś? Co ja? Chłopie, mamy przez ciebie przerąbane. Przeze mnie? Kto to zaplanował? Kapitan zaplanował w sumie. Ja im powiem coś, ja się na nich wyczuć. Ja też. Ja rzucam blachę. Już? Jeszcze ja nie, spokojnie. Cholera, pukaj. Co ty pukaj? Pukaj. Pukaj ty. Dobra. Za cicho. Czekaj, włączę bodykamę szybko, na szybko włączę nagrywanie. Słyszę tam co mówisz, jakby co. Dobra. Dawaj, pukaj. Zapraszam. Dzień dobry, panie szeryfie. Dzień dobry, panie kapitanie. Po pierwsze, stąd lutujecie, po drugie, ty wyłączasz bodykama, słyszałem was. Myślicie, że nie mamy bodykama, szeryfie. Twój kolega. Szeryfie, ja nie włączę bodykama, bo wszystko się nagrywa, cała służba. Dobrze, wyłącz. Nie! Szeryfie, nie włączę. Szeryfie, przypominam, że nie może włączyć bodykama poprzez służbę. Ha, i co, szeryfie? Jest pan w dupie. Dupie, to jesteś ty za to, że wjechałeś w stroju sertu do jakichś randomowych dziadków. Ale kapitan nam kazał! Ale zamknij mordę, kiedy ja gadam. Jechaliście do jakichś dziadków lat 80, a farmę tam przykrywką, czy tam co miało być. Ale coś takiego, tak? Pod jaką przykrywką? Mieliście prowadzić śledztwo, a nie wrzeć tu kości. Miałem. Widzieliście oni, ile oni mają lat. Już 15. Mając fakt, że najpierw ich poddaliście, a potem gdy wyciągnęli broń, to gdzie byliście w stroju lecz, kiedy byście dali sobie radę. Johnny? No? Powiedz coś. Wiecie co? Ja wam powiem.
Słuchaj, jak jest z wami, co? Nie wiem nawet. Zadanie. Nie, ja jestem Mariusz. Ja jestem Mariusz i ja wszystko wam powiem. Kapitan nam kazał tam wjechać. Nie, pan jest idiotą wstrętnym. Miał pan nam dać nowy samochód. Okej. Okay. Ty, słuchaj mnie teraz. No, słuchaj go. Mam wszystko nagrane, jak zabijać tych dwóch balansów w celi. I to nie jest szantaż, tylko ostrzeżenie. Jeżeli te nagrania wlecą do internetu, to jesteś skończony, rozumiesz? Mariusz, być tą chwilę. Nie. Nie, Mariusz, nie. Wychodź. Jeżeli on nas zwolni. Ale jeżeli. Mariusz powiedział. Tak, jeżeli Mariusz. On zwolni, jeżeli on nas zwolni, no to te nagrania wlecą do internetu i to nie będzie za dobrze. Po pierwsze dostaniesz wyrok za zabójstwo. Tak. Podwójne, prawdopodobnie. Podwójne. Wychodzicie stąd, kapitan. Nie wyjdziemy. Nie do wyjścia. Dobra, chodź, Mariusz. Nie, już nie wychodzę. No walnij mnie. Chodź. Walnij mnie. Spróbujmy tylko walność. Chodź, Johnny, chodź stąd. Spróbujmy tylko walność. No, powiem panu tak, jest pan ham i prostak. Mam zezwolenie od High Commandu na takie zachowania wobec moich pracowników, także twoje nagranie nic. A, no to zobaczymy, jak to nagranie wylecą do internetu. Do widzenia. Nie. Do widzenia, panu. A ty stoisz. Po co? Pompki. Nie robię pompek, co pan? Czemu nas napadliście? Sam ci to. Czemu nas napadliście? Chyba ty. Zapraszam za mną, panie starczy. John, co robisz? Nigdzie nie pójdę. Szeryfie, do widzenia na następnej służbie. Albo może w ogóle. Johnny. No? Gdzie idziemy? Gdzie? Do Rodeozu. Nie, jedziemy do Los Santos z Life Invender. Z tymi nagraniami wszystkimi. Teraz? Tak, teraz. Myślisz, żeby to zrobić? Ja z szeryfem nie chcę mieć więcej już do czynienia. A on idzie za nami. Szeryfie, możemy na chwilę pogadać, ma sprawę. Hej, kapitan do niego ma sprawę jakąś. No to jak nas zwolnią, to nas zwolnią, to ja go zwolnię. Nie, no ja chcę do Los Santos Sheriff Department. Ja też idę. Tam nas chociaż będą dobrze traktować. Co ty bierzesz? A co bierzemy? Czarnawski nie oznakowa. Co ty? A koło to czebórek. Ej, co to jest? Uspokój się, John Hoppy, już jesteś agresywny. Czekaj, może Kron Wiktorem odjadę. Podrąż jeszcze szeryfa, podrąż, tak. To czego mi brakuje. Szeryfie, to jest sprawa życia śmierci, możemy porozmawiać? W takim razie śmierć poniesie pan Johnny, tak? No, po śmierć poniesie pan. Za karę. Słowa podąpałe, pan jest chory i tyle. Jeżeli pokażę to sądu najwyższemu. Chce powiedzieć pan przeromany? To ma pan pozwolenie. Dobrze, ma pan to pozwolenie, ale. Dobra, ma pan na to pozwolenie. A pozwolenie od sądu jest? Zabójstwo nowych obywateli? Słuchaj, ja chcę to zobaczyć teraz. Wsiadaj, Johnny! Jeśli zamierzasz się stąd wynieść gdzieś do SSD czy gdziekolwiek indziej, spójrz sobie na mój ubiór. Ja z pewnego powodu nie mam takiego samego stroju jak wy. Rzeczywiście, patrzcie, on ma też ten. Usantos County Sheriff, a nie to co my. Dobrze, no przekonamy się. Ma pan jakiś problem do mnie? Właśnie szeryfie chciałbym o podobnej sprawie porozmawiać. O, idzie z nami. Tak, jest pan Hami Prostak. Tak, a wy jedziecie Wiktorią. Zarąbiście. Wsiadaj, kapitan. Johnny, nie jedziemy ale tym gruchotem. Ale musisz iść do biura, ja to papiery muszę złożyć tam, tak? Chodź, Johnny, chodź. Niech już jedziemy to Wiktorią, chodź. Co ty tam kradniesz? A tam 22 stosów zbiłem. Cholera, hopie. Kiedy składam oznakę? Jutro. Jutro? To dzisiaj jeszcze pracujemy. Ej, widziałeś, bo nowa komenda jest w Harmonii. Wiem, przyjedziemy tam. Pojedziemy pod koniec służby, nie? Sam 13 do Adam 22. Zgłasza. Mamy wezwanie o intruzie na lotnisku. Driftuję sobie jakimś szemranym wozem. Weźcie, powiecie to zrobić. Sprawdź. Pa, przed nami są. Dobrze, dobra, to jest tutaj. A to jest z piasku, a nie. Patrz to. No i co, ale jest. O kurde, ty. Dwa się dwa za tego środkowego palca, pogadamy sobie. Powiedz, że to do szeryfa. A to do szeryfa było, nie do kapitana. Kapitan jest okej. Okay. Co jest? Znieważenie munduru. Mogę coś mu powiedzieć na razie, czy nie? Nie, dobra, już nie. Patrz, co on robi. No nie wiem, co on robi. Nasz płot! Johnny! Zapłaci sobie za to. Ja pierdzielę, ej! Co jest grane z tym gościem? On niszczy fury jak Talala. Takim samym kierowcą jak szeryf. No chyba tak. Widzisz, jak on jeździ? No. Sam 13.10.1 potrzebujemy wsparcia. Nic nie potrzebujemy. Podejrzany zachowuje się agresywnie.
Powinien mu strzelić mówę. Nie, dobra, spokojnie. Ja mam 15, 10, 5. Sam 13 wyjeżdżamy na drogę z trawą. Pa, wydupił drzewo, wydupił drzewo. Dawaj, 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 dawaj. Glebuj, fryzol! Stój mi tu, no stój. A nie ognie mi uciekasz, no i co mi uciekasz będzie? Co taki spokojny, Johnny? Uff, Jezu, on szybszy jest od nas. Stój. Johnny, stój! Radził obywatelowi się zatrzymać. Czerw będzie strzelał. Stój! Połóż się na tu ziemię, powiedziałem coś, tu Mariusz! Stój, co ty robisz, no? No John, co ty? Każdy może daje ostatnie ostrzegawcze. Kłacie, kłacie! Uj go. Mam go, mam go, mam go. Kuję go. No i po co? Skułem go, skułem go. Po co ci to było? Dla sportu. Co? Jeszcze raz, jeszcze raz. Po co ci to było? Dla sportu. Ej, on sobie żartuje? Tak głupio w tym samochodzie jak mój szeryf i Wiktor. Zamknij mordę! Też się oglądam. Oszukiwałeś na testach sprawy w ciemno, co? Tak. A pan chyba oszukiwał na prawo jeździe. Piwo to moje paliwo. Dobra. Wiesz czego. Trzeba mieć prawo jazdy w tym kraju? No. Przewrócił się. Dobra. 15 weźmie go? Weźmie go, proszę na sobie. Aha. Realnie to słyszałem waszą rozmowę. Chodźcie dalej. No. Chodź on. Słyszałem waszą rozmowę, że chcecie się przenieść do... No oczywiście, do, że tak. Do LSSD. Powiem wam tak. Jest szansa, że ten stary pyk szeryf nie będzie już pracował dłużej. A tam generalnie możecie liczyć na lepszą drogę służbową do kariery. Tam w ogóle szeryf już skończy swoją karierę i będzie widział się w cali. Znaczy, powiem tak, jak macie faktycznie na bodykamie jakieś rzeczy na niego, to możecie to podesłać, ja... Ja już się tym zajmuję. No spokojnie, mamy... Ej, ale nasze jednostki samochodowe, one są już tak poniszczone, że nasza jednostka upadnie. Kapitanie, powiem... No co się dziwisz, jak taka osoba z szeryfem? Takie rzeczy się dzieją, no. Kapitanie, powiem tak. Mieliśmy sytuację z balasami, wyznaczył nas, co nie? I nie powiedzieli nic. No to co szeryf wziął? Wziął klamę, zastrzelił obydwu. Tak, dwóch balasów zastrzelił. Ja tam byłem w tym momencie. Szeryf się trzyma tylko do tego, że się zna z gubernatorem stanu. Ale że zaraz będą wybory kolejne, to myślę, że szeryf. Ej, mam pomysł. Zróbmy taki... Będziemy wjeżdżać na balasów, znajdziemy na nich już rzeczy, nie? Co by na to, żeby jakoś tak wplątać to, żeby szeryf pojechał z nami i dostał kulkę od nich? Nie, jest to głupie. No i nie będzie na nas, nie? No niby nie. Ty, ale nie. Kurde, nie wiem, czy tak robić, bo przeradzamy się, panowie, w grupę przestępczą. Przypomnę, że szeryf zrobił grupę przestępczą. Kocham go. Człowieku, weź. Kocham szeryfa. Też kocham szeryfa? Jezu. Też kocham szeryfa. Chodź o szeryfie. Patrz pochwałę. Dzięki. Dziękuję, awans jeszcze prosiłbym. Ale idiota. O. Debil skończony. Dobrze, no i pięknie. Ale P-word z niego. Dobrze. Cholera, czemu tak daleko zaparkowaliśmy? Nie, przebiegnijmy. Ty, ale... Słyszysz? No. Dobra, w samochodzie ci powiem. Co tak wolno? Co tak szybko? Ja co z tą furą? Nie wiem. Bierzemy go? Bo się... No nie wiem. Jak ty chcesz ją wziąć? Kurde. Dobra, miałem ci powiedzieć. Mam ci, że to nie jest głupie tak upozorować śmierć szeryfa. Znaczy, no wiesz, upozorować właśnie. No nie jest głupie właśnie. A on zasługuje. Ty! No i co w sumie powiedzieliśmy kapitanowi, a co jeżeli kapitan jest z umowy z szeryfem? Ej, no rzeczywiście, i może wtedy on nas tak wplącze, że... Czemu my opony nie mamy? Wezwij tu kogoś. Trzeba zmienić koło. Ja pierdzielę. Czekaj, wezwę mechanika, może przyjechać jakiś mobilny. Czekaj, mamy tutaj koło zapasowe. Ty, Johnny, to zrobił szeryf. No to kamery są w łodzi przecież. Dobra, wymieniłem, chodź, siadaj. Dobra. Może coś będą mieli dla nas. Myślisz? Ja bym się pośmiał, bo już się wkurzyłem. Musimy odreagować jakoś. No. A co ty taki zły? No co, no bo jestem, kurde, wkurzony na tych szeryfów. No, na szeryfa i... Nie, już to na kapitana nie, ale... Szeryf doprowadził mnie do nerwów. No bo szeryf jest debil, serio. To jest idiotą, no. A ta 15 tacy niepozorny, nie? No bo... Może oni... Ty! Bo my w sumie nie znamy ich nazwisk, no nie? No. A jeżeli oni są jakoś powiązani z szeryfem? Ty, ale nic nie wiedzą chyba, nie słyszeli może tego. No nie. Adam 05 do Adam 22. Zgłaszam.
Macie co robi? Aktualnie nic. To mam dla was świetne wezwanie, w sumie dla takich czubków jakby. Słuchajcie mnie. Anonimowe wezwanie, że jakieś dzikusy, jak to nazwał, wzywający, latają gdzieś tutaj po górze Chiliad, w lesie nieopodal miejsca, gdzie zatrzymywaliśmy tamtego chłopa po dripcie. Chodzą z siekierami, wiecie o co chodzi. Ty, a może on chce nas zabić, szeryf? Wiem, tam ogarnę się. Tak, ogarnę. To może chce nas zabić? Nie wiem, mam nadzieję, że oni nie podjadą, wiesz? Też mam taką nadzieję. Johnny, co ty taki smutny? Zmęczony. Po czym? Jesteśmy już 8 godzin na służbie. No to jeszcze 4. No. Cholera, to jest tak daleko? Mhm. A jeszcze mi każesz chodzić po górach pewnie, jeszcze powiedz. Będziesz chodził po górach. Dobra, wyłącz jej. Albo 22, 10, 23. No tak, bo jest już ciemno i... Dobra, chodź. Ej, chłopie jest... Co ty? Jasno jest. Tak? A jest, no. Dobra. Ty chłopie jest, jakiś, nie wiem, halucynację masz. Adam do siedla przypomina, bo zachowanie szczególnej ostrożności mogą być niebezpieczne. Okej, przyjął. Co jest? Johnny? Johnny, co jest? Spokój! Spokój! Nie podchodź! Co jest? Johnny? Otóż się! Trzeba na miejscu potrzebujemy karetkę i naszym karetkę. Shut up! Powtórz. Potrzebujemy karetkę. Mamy tu dwóch nie... Niepełnosprytnych osób. Już wzywam. Leżą? Ej, żyjesz? Karetka wyzwana. Dawaj go! Leżą! Zostaw mnie! Oha! Johnny, skuwam ich. Halo, żyjesz? Przyjechali medycy. Jezu, co to za dzikusy, się przestraszyłem jak nie wiem. Ja pierdzielę. Dostali spałki obydwoje. Wy panowie macie kaftan? Panowie w kaftan. Dole, chodź siły. Kapcie go w kaftan. Szybko, chodź tu. I zabierajcie go. Każdemu ciebie sytuacja, Mariusz. Dole. Obezwładniony. To mnie zaś. Dobra, bierzcie ich, ja was asekuruję. Bierzemy go. Johnny, spokojnie. Ruszył się na mnie siekierą jeszcze. Dajcie mi tu jednego medyka. Idź tam medyk jeden po tamtego. Agresywny jest. Ty słyszysz mnie? Nie wstawaj. Ale słyszy mnie pan? Nieprzytomny. Zabierajcie go. Dobra, biorę. Johnny. To był zamach. Tak myślę. To szeryf to zrobił. Też tak myślę. Idziemy. 22. Ty, czwartek. Ej, rzucamy odznakę? Teraz? Teraz? No i jedziemy się tam zatrudnić. Nie wiem, czy dam radę. Czy jutro to zrobimy? No bo, w sumie ja czekam. Bo nie no, dzisiaj, a możemy się tam spróbować. Tylko, że kurde, jutro bez roboty będziemy. No w sumie tak. Więc nie wiadomo, może jutro. Spróbuję napisać mailowo do... Napisz maila, do że ja ci wyślę te... Razem napiszemy, że będziemy w mieszkaniu. No, tak. To już po służbie. A co, jedziemy zobaczyć to, co tam jest? Możemy. Adam 22, Stosus 2. Skusiłem, żeby się nie przyczepili. Dobra. Ale jedź tam w tamtą stronę, będzie ale bliżej. Tędy będzie bliżej, nie? Mhm. Ale się obsrałem, hopie. Weź. A to on mówił o dwóch, czy o jednym? On mówił chyba o jednym. Ej, ale co to było w ogóle? Ujomni goście. Dziwni byli, ale mieli siekiery. Ty, a tu czasem ci bolasi nie byli? Byli. I tak komenda blisko jest? Aha. Ja w sumie tutaj tak milsza ta okolica będzie.
Bliżej w mechanik, może jakiś nowszy samochód dostaniemy. Może. Może. Ale będzie brakować mi tego Grapeseed. Ale w sumie będziemy tam jeździć w sumie, nie? No. Jak coś tam będzie. W sumie to będzie nasz rejon. To no tak. Będziemy przejmować. Nawet czasami do Los Santos będziemy mogli mieć. Ale w sumie racja. Jak nas wezwą, nie? Do pomocy. Kurde, a taki bank ten duży. Kurde. Kurde. Ale na taki duży bank bym tego przyjechał. No. Dobra, widzisz to? Wjeżdżaj tu, może coś tu będzie. Ej, kozacko wygląda ta komenda. Nie to co nasza. Jak ktoś tam jest w środku. Aha. Dobra. Dzień dobry. Cześć kapitanie. No, dzień dobry kapitan. No właśnie my z kapitanem tu przyszliśmy się jakby złożyć. Przenieść, tak, tak. Cześć by. Cześć. Cześć. Już pan już przyjęty? Znaczy ja już miałem z góry zrobione ten. A. No weź tam pan załatw. Papiery wszystkie są. Załatw to pan, tak. A my od jutra możemy zacząć. Przenieść? I tak, tak, tak. Was porozmawiać. Ja jestem sierżant Thomas Crawford. Jeszcze. Na nich poczekamy. No oczywiście, no jest taka możliwość. Sprawę. Proszę pana, do jutra byśmy wszystkie dokumentacje przynieśli. Medyczne, psychologiczne i tak dalej. A tam wyjście od tego szeryfa p***o przenosi. On jest p***ny. Mówię, on... Ja z nim miałem do czynienia. Co pan o nim myśli? Jest, ale tutaj jest lepiej. Tu przynajmniej, no to... tu przynajmniej nie ma takiej starej p***y jak tam. Dobrze, dobre słowa, proszę pana. To by było, żeby od jutra zacząć. Tutaj jest szeryf, który ma naprawdę, jest młodziutki. Jeden z młodszych szeryfów. I nie jest starą pipczą, tak? Ogólnie jest, no świetnie. Dobra, dziękuję. Poznacie go jeszcze. Dobra, chodźcie ze mną, tutaj jest mój kolega. Ale spokojnie, ja on też jestem. Poznacie mnie jeszcze. Pomaga mi w sprawie udupienia naszego szeryfa. Podoba mi się. Idziemy. Chodźcie, chodź. Udupię gdzie możemy szeryfa się rozlokować? Jakie pomieszczenie możemy sobie sierżant wziąć? Tak! Jakie pomieszczenie możemy sobie zająć do rozmowy? A to tu dobra już. Jeszcze raz! Przyszliśmy, dobra. Uuu, jaki tywik. Tutaj jest kapitan, tutaj jest kapitana, tutaj. Bo ogólnie u nas szeryf to jest w Los Santos, bo wiadomo, my jesteśmy Los Santos Sheriff Department. Taki, że tutaj u nas to jest tylko kapitan. A szeryf to jest... Czyli pan to jest szeryf, czy kapitan? Dobra, no to jest Los Andreas. Nie, pan adwokat, panie sędziowie. Pan, on jest pracownikiem Departamentu Sprawiedliwości. Zresztą mój dobry znajomy i jak wam mówiłem, że załatwię do kogo macie wysyłać wszystkie nagrania z bodycama, to do niego. On wam zaraz poda jakiegoś maila czy coś i do niego będziecie wysyłać wszystkie dowody. No to od razu bym wysłał, bo tu mam komputer, to mogę się zalogować od razu i wyślę szybko, co pan przeanalizuje. Co ty na to? A może się temu przyjrzeć. No pan mi w sumie to ja mogę... Daj bodycama. Przecież. Ja mogę podobać. Ja już to widzę, pewnie go nie wywalą i tak. Tak samo miałem z nim problem. Jak pan się nazywa? 5-3 razy mnie zdegradował. Pan Grimes, tak? Thomas Crawford. No pan ma tu Grimes. To jest jakaś, no na drugie nazwisko mam tam Grimes. Dobra, Mariusz, cicho. Panie dobra pracowniku, ja tu podłączam pendrive'a z nagraniami. Żebyś wiedział, ile ja tu pracuję. Pan to wejdzie folder. Ja tutaj tylko jestem takim tam recepcjonistą, w sensie bardziej siedzę na stacji. Wiecie pan tu szalał, nie? Strzelił do dwóch. I tyle było. I nie ma ich. No ja ciekawiej panowie powiem. My jesteśmy głównymi detektywami. Mówię, tego rejonu. Ten szeryf to powinien iść normalnie na jakieś testy psychologiczne. A kim on jest dla ciebie? Jakiś pier... No to on jest dwubiegunowy, autentycznie mówię. No dobra. Zgadzam się z tym. To się zgadza. Widzi pan? My możemy wziąć sprawę w swoje ręce, możemy go zakuć sami. To na razie się obejdzie panowie. Na razie trzeba przejrzeć materiały, wszystko. Odezwę się do was. Dobra, ale mam do pana prośbę. Jak coś, to my chcemy tam wlecieć i go aresztować. Do jego chaty. To na razie się obejdzie, ponieważ musimy się rozprawę jeszcze. No ale w razie czego? Przypominam, że zanim w ogóle ta rozprawa będzie, no to my jeszcze nieoficjalnie działamy, no bo cały czas go chroni ten gubernator zasany. Ale on odchodzi już za jakiś czas. To co, panie sierżancie? Jak z tymi dokumentami? No, bo oni też chcą się przenieść. No tak, chcą się przenieść. To już zapomniałem. Dziękuję panie kapitanie. Ja jestem sierżantem. No, do zobaczenia jutro. Ej, czyli chłopie, za nas nadzieja. Panie sierżancie. Panie sierżancie Crawford, tak? Tak. To co, a ty zaraz zaczynamy? Tak. Super. Super, czyli tu przyjeżdżamy. Tak. To czyli ja mogę wziąć te Blue Country mundury w szeryfa tamtego? Ogólnie to powiem tak. Weźcie je i weźcie je tam do kominka, będziecie mnie czym palić. Chodź, może na jakiś chwilę pojedziemy. Po co wam są przydatne? My mamy lepsze. Będziemy stać o znaki. Mamy wszystko lepsze. Ale
Nie wiem, tak luźno będziemy mogli się ubrać, na przykład w jakąś koszulę czasami? Koszulkę? No, możliwe. U nas jest coś takiego jak detektyw. Ej, może przejdziemy kiedyś do tego? A może kiedyś dojdziemy. To dobra, są, no to... To są akurat stopnie, że tam... a u nas nie było. Panowie, radzę się przygotować na rozmowę. Jaką? Szeryf przyjechał? Zgodnik to stoi przed drzwiami. O cholera. Johnny! A, idźcie na zaplecze. Johnny. Dawaj przez te drzwi, dawaj przez to okno. Jak przez to? To chyba to jest szkło weneckie. Przez ściany. Czekaj, chodź. O, cicho. Na pewno mam problem przerwy. O nie! My się ukrywamy. Dobra, ja. Pan, zagadaj go, spokojnie. zagadaj go pan. Są tu moje fontany. Cicho. Zaruszyłem, to też nogi nie ma. Nie, to co słyszałem, tak, nieważne. Przepraszam, przerwie! Woła kapitan, woła porucznik pana do biura. Zapraszam ze mną. Do biura zapraszam, do biura. Zapraszam do tutaj. Johnny! Wsiadaj, mamy wyzwanie! Idź! Tu cholera! Rozpieprzoną radiorkę, nie wiem. Ale gdzie jest coś? Oznaki zostawiamy w środku? Co? Ale rozwalimy się wtedy. Na komendę wjeżdżamy tam, oznakę zostawiamy, mundur zostawiamy i jedziemy. Tam dobra. Szybko. Czasami mundury, oznakę mu na biurku zostawić i... Taki speed. Dawaj. Cholera, słuchajcie, idziemy oddać oznakę, ale się dzieje. Naprawdę, ten odcinku się dużo dzieje. Kładź. Jeden kawę montuję. Tak, napój tam. Johnny, a bierzemy broń ze sobą, czy zostawiamy? A ty masz swoją w sumie. Ale nie wiem, czy to legalne branie broni. No to nie, to zostawiamy. To nie, zostawmy. Swoją mi tak, bo ja mam swoją. Dobra, chodź, uciekam stąd. Do mojego samochodu, naszego. Chole, ej, chłopie, boję się trochę, czuję się jak w jakimś horrorze. Siedzisz. Idzie. I gdzie jedziemy? Do domu i jedziemy już. I co? Jutro zaczynamy służbę tam. Cholera, ej, chłopie, jak on wie, gdzie mieszkamy? Nie wie. Przecież w papierach ma inny stary dom przecież. Ale był tu, jak kupowaliśmy. Dobra, ale nie wiesz, że tam się przewrócimy jeszcze. Ja pierdzie, chłopie. Weź, dobra, ja idę, już się położę. Ciężki dzień. Idę się położę, ludzie. Słuchajcie, śpię odwrotnie, ale no trudno. Słuchajcie, podziało się w tym odcinku trochę, nam zaszaliśmy z tym szeryfem i naprawdę mam na niego niezbite dowody. Tam już się tam zajmuje Departament Sprawiedliwości nim. Także mam nadzieję, że go wydupcą z tej posesji, znaczy z tej posady. No i będziemy mieli w końcu wolne, ale od jutra zaczynamy dzień w nowej jednostce. Nowe radiowozy, nowe mundury. Także jeżeli odcinek wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę tam na dole oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych odcinków. No i co, widzimy się w kolejnym odcinku już jako Los Santos Sheriff Department. Siemano, cześć!